Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, bankier.pl. Gościem w studio Bankier TV, jak co tydzień, jest Pan Piotr Kuczyński, Dzień dobry analityk Państwu. Excelion S.A., główny analityk, przepraszam. Tak jest. W tym tygodniu warto zadać pytanie, czy lubi Pan thrillery? To zależy. Horrorów nie lubię, ale zastanowiłem się, to jest różnica horror i thriller, prawda? Więc thrillery takie polityczne, szpiegowskie, a rynku finansowego, dlaczego nie? Horrorów nie lubię. No w sumie... A to nie był horror, to był thriller. Tak, jeszcze to nie jest horror, nie awansowało. Co mają zrobić ci nasi biedni frankowcy? Albo co z nimi zrobić? Ja słyszałem, jak dzisiaj jechałem z taksówką do państwa i pan taksówkarz mówił, że jakieś protesty są, że już mają wychodzić na ulicę. Ale nie wiem, czy będą palili opony frankowicze. No to może górnicy frankowicze wyjdą nie, na ulicę. Nie, właśnie chyba sami frankowicze, bez górników. Wątpię, żeby strajk solidarnościowy był. Się trochę śmieję z tego, bo to jest naprawdę przesada to, co się dzieje na temat zadłużonych we franku. Naprawdę przesada. Tenże kierowca, bo będę się na niego powoływał, mówi tak, przez lata nabijali się z nas, bo on wziął kredyt w złotych. Nabijali się z nas, że tracimy w złotych, mamy kredyt, oni mają taki fajny kredyt we frankach, a teraz płaczą. No i co? No taka jest prawda. No, przez lata ci ludzie zyskiwali. W sumie, jak w Wyborczej czytałem taki przeciętny kredyt podobno, w dalszym ciągu jest to 11 tysięcy złotych mniej zapłacili niż ci, którzy mieli kredyt złotowy. Ja w bliskiej rodzinie też mam osobę, która wzięła kredyt walutowy, mimo tego, że ja od lat, od zawsze mówiłem, że trzeba brać w walucie, której się zarabia, a jak się bierze w walucie innej, to staje się automatycznie człowiek spekulantem walutowym. Jak się zdaje z tego sprawę, to jest okej. Okay. Widocznie ta osoba z mojej rodziny zdawała się z tego sprawę. No i ona też mówi, ta osoba, że lepiej wychodzi w tej chwili na frankowym niż na złotowym, mimo tego skoku. Więc nie dramatyzujmy, a to, co wyczyniają niektórzy politycy, to po prostu jest... No to byłoby śmieszne, gdyby to nie to, to jest, że jest to tragiczne. No, mówienie o jakichś kursach sprzed tego ruchu, o kursach sprzed roku, jak jedna z partii mówi, czy tam sprzed półtora roku, to jest po prostu, żeby przeliczyć to, prawda, po tych kursach, to jest po prostu śmieszne. No dobrze, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to były w sumie tylko kredyty denominowane we frankach, to były no właśnie, kredyty i to jest następny element. I to jest następny ciekawy element. Ja rozmawiałem z kimś wysoko postawionym w branży bankowej, nie będę mówił z kim, nie z grupy UniCredit. I też mówiłem na ten temat, że właśnie chodzą różne wersje tego, jak kreowany jest kredyt walutowy, żeby oni stanęli i wyjaśnili ludziom, jak jest kreowany. Bo ja na 100%, ja też przecież nie wiem jak, bo bankowcem nie jestem, ale wiem, że bank musi mieć pokrycie na utworzony kredyt walutowy. Daję panu tam... nie wiem, 100 tysięcy franków i musi jakoś to sobie zabezpieczyć. No na pewno nie bierze kredytu na te 100 tysięcy franków od kogoś i potem panu go tak nie robi. Może wziąć od właściciela jakąś pożyczkę, może wziąć linię kredytową, może najczęściej pewno słopy walutowe, prawda, są zawierane. Ale to też go jakoś tam kosztuje. No i nie jest tak, jak pan profesor Modzelewski opublikował listę 5 pytań, których... Na Onecie zresztą. Tak, których 3 ostatnie są według mnie niemądre. O tak, takiego nie określenia. Ma głupich pytań. Dlatego mówię, że one są niemądre. 2 pierwsze są sensowne i owszem, 2 pierwsze są sensowne, przy czym na pierwszą właśnie bank powinien odpowiedzieć tak, musiałem pokryć to jakimiś tam narzędziami, nie brałem czystych franków, ale musiałem i to też mnie kosztowało. Ile mnie to kosztowało? Tego ja nie wiem. Znaczy nie mnie, tylko ile bank to kosztowało? Tego ja nie wiem. Ale też go to kosztowało. Nie jest to tak, że zupełnie ex nihilo tworzony jest kredyt walutowy, że mam orzeszki, a tworzę franki. No tak nie jest przecież. No. Ludziom się wydaje, że właśnie tak jest i to jest błąd. Dlatego wypadałoby, żeby jednak żeby, sektor tak, wyjaśnił, tak, jak żeby to było Związek Banków Polskich na tablicy przedstawił. Mamy kredytobiorcę, mamy bank, ten bank daje taki i taki kredyt i jak zabezpiecza tą pozycję, jakie są koszty w przypadku linii kredytowej, w przypadku słopów, w przypadku tego, tamtego, owego. Ja uważam, że to byłoby rozsądne, wtedy byśmy wiedzieli, na czym stoimy. To tu akurat te
jak powiedziałem, dwa pierwsze pytania pana Madzelewskiego są sensowne, reszta to jest demagogia i bezsens. A może politykom nie zależy na tym, żeby jednak pokazać prawdę, tylko żeby grać. No to nie jest kwestia polityków, prawda? Według mnie, to jest kwestia banków, bo politycy no może powinni nacisnąć, może KNF powinien porozmawiać ze Związkiem Banków Polskich, prawda, żeby ten na tablicy narysował po prostu wprost, jak to wygląda, żebyśmy przestali bujać w jakichś tam obłokach absurdu czasami. No dobrze, powracam. A co pan sądzi o twórczości muzycznej zespołu Sztywny Palazji? Mówi pan o panu Belce? Tak, mieszka panu w wysokiej wieży otoczonej fosą. To panu prezesie Belce? No pan prezes Belka ma różne bardzo kolorowe porównania i określenia, także wcale mnie to nie zdziwiło. Dobrze, to kończymy może temat franków na ten moment. Nie kończymy, bo Krzysztof zadaje pytanie. No proszę bardzo. Wczoraj przypadkiem trafiłem na wywiad z panem senatorem Biereckim. Bardzo ciekawe. Tak. Wymienił on kilka punktów po części rozwiązujących problem kredytów hipotecznych, nie tylko frankowców. Punkt pierwszy. Znieść bankowy tytuł egzekucyjny. Nie wiedziałem, że to relikt komunizmu i tylko w Polsce coś takiego funkcjonuje. Wprowadzić, drugi punkt, wprowadzić limit roszczeń z tytułu kredytów hipotecznych maksymalnie do wartości nieruchomości. Trzy, stała stopa kredytów hipotecznych. Co pan sądzi o tych propozycjach? Zawsze twierdziłem, że punktu pierwszego, też nie wiedziałem, to jest relikt socjalizmu, komunizmu, to w Polsce może być do 1956 roku, ale potem już nie było. Ale rzeczywiście bankowy tytuł egzekucyjny, być może, to rzeczywiście powoduje dużo problemów. Rzeczywiście, jeżeli tak tego nie ma w innych krajach, należy powinien być usunięty. Jeżeli chodzi o dwa następne punkty, to ja sam od dawna mówiłem, że tak powinno być. Także że mnie one nie dziwią w ustach pana senatora Biereckiego i myślę, że to jest logiczne. Jak po pierwsze, kredyt ze stałą stopą procentową w Stanach Zjednoczonych na przykład i nie tylko, w dalszym ciągu gro kredytu, większość, olbrzymia większość, jeszcze do czasów przed kryzysem, to było 90 parę procent kredytu, było ze stałą stopą procentową. Brał pan na 5% i 30 lat płacił pan 5% i już. A bank dbał o to, żeby zabezpieczyć swoją pozycję, jakby było 10%. Bo jest profesjonalny. Bo jest profesjonalny i potrafi swoimi narzędziami to zrobić. Owszem, taki kredyt byłby droższy. Droższy, no bo całą odpowiedzialność bierze bank. Bo tak to w tej chwili cała odpowiedzialność, ryzyko stopy procentowej wisi na nas, kredytobiorcach. A tak byłby, brałby ją bank. W związku z tym za to trzeba byłoby coś tam zapłacić. Uczciwie byłoby powiedzieć, proszę bardzo, ze stopą procentową to jest, rzucam teraz, 7%, a ze zmienną to zaczynamy od 4%. Chcesz, bierz ze stałą, chcesz, bierz ze zmienną. Twoja sprawa. I to uważam na 100%. I druga sprawa, też uważam, to jest niesprawiedliwe, że tylko i wyłącznie kredytobiorca bierze ryzyko całe kredytu, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości. I tutaj też powinno być, bank daje na nieruchomość, i do wartości nieruchomości. Jeżeli człowiek przestaje spłacać, bank bierze nieruchomość, tak jest też w Stanach. I nie tylko w Stanach. Nie ma długu. Oddaje klucze i nie ma długu. I tak powinno być. Bank jeszcze w Stanach może potrafi czasami pójść do sądu w tej sprawie, bo nie zawsze są to czyste sytuacje, prawda? No czasami nieruchomość jest spalona. No różnie to bywa, prawda? Więc w związku z tym czasami to nie jest tak i dług idzie za człowiekiem. Ale w olbrzymiej większości przypadków to jest kwestia banku. I znowu, kredyt zapewne byłby nieco droższy. Ale to nie wiadomo. No mógłby właśnie być nieco droższy, to wie pan, no to albo jakieś ubezpieczenie, coś by tam było na pewno, ale wielu by to odpowiadało, bo wtedy nie ponoszą też ryzyka, że nagle się okaże, że jest jakiś kataklizm, no tak jak teraz te frankowe kredyty hipoteczne, prawda, że podrożały nieruchomości o ponad 100% w porównaniu do 2008 roku. No. I co wtedy? No i wtedy, jeżeli taka nieruchomość bank by wziął, no to bank sprzedaje, uzyskuje, a jeszcze ceny spadły domów, prawda? Tu też jest ryzyko ukryte. No więc właśnie, sprzedaje, dostaje jakąś kwotę i 60% kredytu dalej idzie za człowiekiem do końca życia. No to jest nie fair. Dlatego ja mówię, że punkty pana Biereckiego ja popieram. Nie do I sam życia. Od dawna o dwóch, oprócz tego tytułu egzekucyjnego, mówiłem.
nie do końca życia, bo jeszcze jest upadłość konsumencka. Jest upadłość konsumencka, tak, rzeczywiście. Ta nowa wersja jest interesująca, dlatego że te koszty nie są horrendalne, tylko 30 zł trzeba zapłacić. No i 3 lata tylko. I przez 3 lata coś tam trzeba płacić, co wyznaczy sąd. Ja nie wiem, jak to będzie było. Na przykład na człowieku wisi pół miliona. Najbardziej zadłużony w Polsce ma ponad 100 milionów. Ten, który chciałby upaść. Ja słyszałem, że 40 miliardów. Nie, ponad 100 milionów. Miałem na myśli roczny budżet. Na Mazowszu jest taki. Jest to, ja go chyba kiedyś znałem, tego pana. No nieistotne. W każdym razie pytanie, czy po ogłoszeniu upadłości przez te 3 lata, ile on by płacił miesięcznie, prawda? Bo sąd oczywiście redukuje to, tylko do jakiej wartości z tych 100 milionów? Jeżeli zredukuje ze 100 milionów do miliona, a ten człowiek dalej nie ma pieniędzy, no to jest fikcja. Jeżeli zredukuje do 1000 zł miesięcznie, no to po co? To nie lepiej od razu do zera? Nie wiem, jaka będzie praktyka. Chyba chodzi o to, żeby konsument jednak poniósł karę za swoją nieodpowiedzialność. Nie, to nie ulega wątpliwości. Ale celem w ustawie jest zapisane wyraźnie, że celem jest oddłużenie dłużnika, tak nie jest. Zaspokojenie roszczeń. Być może byłoby to na zasadzie takiej, na przykład 20% pensji czy 30% wynagrodzenia, coś takiego. Musiałby przez 3 lata płacić. I wcale nie jest pewne, że zabiorą nawet nieruchomość. Tak, to jest jakieś wyjście z sytuacji, ale jak mówię, ja uważam, że banki powinny oferować również kredyty ze stałą stopą oprocentowania i kredyty do wartości nieruchomości, z ryzykiem do wartości nieruchomości. Byłyby one nieco droższe, ale nie jeden by wolał taki wziąć. Gdybym ja był w roli kredytobiorcy, na szczęście nie jestem, to bym wolał brać taki kredyt, który daje mi stałe obciążenie, ja wiem co jest. Ja chyba też bym wolał taki kredyt. Na pewno bardziej niż frankowy. Teraz przechodzimy płynnie, mam nadzieję, że płynnie do programu EBC, europejskiego QE. Co ten program oznacza dla polskiej giełdy, pyta Andrzej. Teoretycznie, bo to praktyka, teoria. Teoretycznie więcej pieniędzy dla banków w Europie. Więcej pieniędzy na inwestycje. No zresztą widać było, co się działo wczoraj i co się dzieje o dziwo dzisiaj. Nadal rynki europejskie, europejskie giełdy, no u nas jest co słabiej, ale europejskie giełdy w ogóle, chciałbym brzydko powiedzieć, ale powiem ładnie, lekceważą sobie to, że w niedzielę są wybory w Grecji, prawda? Indeksy rosną w cudo, po prostu pan Draghi zaskoczył, no w pewnym sensie zaskoczył, dlatego że do środy, do południa, o tak, a nawet do chyba 14-15, do środy, mówiło się, że wpompuje 500-600 miliardów euro. 500, ale gdzie 600. Wpompuje? Zaraz powiem. Po tej 14-15 pojawiły się pogłoski z agencji, że będzie to nawet miliard, bilion 100, że 50 miliardów miesięcznie. Okazało się, że będzie to 60 miliardów miesięcznie przez 19 miesięcy. Prawda? Czyli 1 140 000 000 000. No i to jednak rynki zaskoczyło i wynik mamy taki, że mamy hossę, więc odpowiadając na pana pytanie, część tych pieniędzy powinna trafić również do Warszawy i podnieść indeksy. Taka jest logika, taka wprost logika. Zaraz powiem, dlaczego tylko wprost. Powinna trafić tym bardziej, że gospodarka w Polsce powinna dzięki środkom unijnym, wspomaganiu państwa, roku wyborczemu i tak dalej, ruszyć szybciej do przodu, co tym bardziej powinno przeciągać pieniądze. Okej. To jest jedna strona. Druga strona jest czysto polityczna, nie nasza, bo dla mnie wybory w Polsce nie mają wielkiego znaczenia gospodarczego. Moglibyśmy kiedyś na ten temat porozmawiać, ale to. Dla mnie bardziej jest interesujące to, co będzie w Grecji, jeżeli wygra rzeczywiście Syriza w niedzielę, nie jest to pewne, ale może wygrać. Jeżeli wygra i utworzy rząd, bo to jest drugi element, bo może wygrać, nie utworzyć, chociaż tam dostają to premię 50 miejsc, więc prawie na pewno, jeżeli ten, kto wygra, prawie na pewno rząd utworzy. To, czy się dogada z trójką i jak się dogada, ale to jest mniejszy problem i dlatego być może giełdy europejskie sobie to lekceważą, bo mówią, a tam damy sobie jakoś tą Grecję radę, to maleństwo w końcu. Ale jak to wpłynie na wybory listopadowe, chyba, na pewno jesienne, w Hiszpanii, gdzie jest ten ruch Podemos przez pana Pablo Iglesiasa kierowany, to nie piosenkarz, absolutnie.
I tenże Podemos, zdaje się, chce wyrżnąć wszystkie stare partie. To tak jakby u nas pojawił się taki ruch. Możemy i PO i PiS poszło do kosza. Na przykład to tak. Zdelegalizujemy. I to jest ciekawe, bo gdyby oni wygrali tam, to z Hiszpanią tak łatwo jest strefa euro sobie nie poradzi, gdyby tam były jakieś ciekawe propozycje. No ale to jest jeszcze 10 miesięcy. To wszyscy mówią, co tam, przez 10 miesięcy te indeksy 100% mogą rosnąć. To prawda. Spodziewa się pan podaży ze strony OFE w najbliższym czasie i ograniczenia do 55% w akcjach? No nie, nie spodziewam się. Znaczy do 55% to w ogóle nie spodziewam się tego. Mogłoby być coś takiego, że będą sprzedawali w Polsce, a kupowali za granicą, ale wszelkie ich wypowiedzi ostatnie, które czytałem, pokazują, że będą raczej selektywnie szli w kierunku spółek dywidendowych polskich, no bo one dają duże dywidendy, są bezpieczniejsze, bo to jednak w Polsce. Poza tym OFE też widzą, że nasz rynek leżał odłogiem przez 4 lata? Już chyba 4 lata zaczyna być. Zaraz będą 4 lata. No zaraz będą 4 lata. Więc jak tak coś leży odłogiem przez 4 lata, a wszędzie jest hossa, to fala śmieciowa musi go w końcu trafić. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, fala śmieciowa to takie określenie z lat 90. początku giełdy. Kiedy się mówiło, że wpierw generalicja idzie do przodu, banki, KGHM, te duże spółki, a na końcu te drobiazgi, fala śmieciowa, prawda? No to my jesteśmy w tej fali śmieciowej. No musi kiedyś nas trafić jakiś odłamek kapitału i polecimy do góry. Ja mam takie pytanie, bo w sumie Europejski Bank Centralny dokapitalizuje rynki finansowe. Taka rynki prawda. Finansowe będą pośredniczyć w przekazywaniu tych pieniędzy do realnej gospodarki. O ile będą. O ile będą. Jestem przekonany, że tylko niewielka część tego trafi do rynku. Niech pan zauważy, panie redaktorze, pan jest głównym ekonomistą. No to dziękuję, ja wiem, że pan zauważył. Ja nie wiem, jak do pana się mówić. Panie Łukaszu, dobra. Fajnie, panie Łukaszu. Więc niech pan zauważy, że pan na pewno to wie przecież, ale nasi widzowie niekoniecznie muszą to wiedzieć, że w zupełnie innej sytuacji było Stany Zjednoczone, kiedy zaczynały program luzowania ilościowego, czyli tego druku. Wymyśliły. Stopy procentowe były dużo wyżej, prawda? A teraz w Europie stopy procentowe leżą gdzieś na dnie, przez to one są prześmieszne. Stopa procentowa, przed tymi decyzjami hiszpańska, rentowność obligacji hiszpańskich, prawda, mówię, stopa procentowa, rentowność obligacji hiszpańskich była niższa od rentowności obligacji amerykańskich. We włoskich, włoskie były podobnie, a przecież to jest absurd kompletny. Więc w tej sytuacji mówienie, że ten druk spowoduje obniżkę rentowności obligacji, obniżkę oprocentowania kredytów jest jakimś dla mnie szaleństwem. Według mnie tak to nie podziała, bo po prostu nie ma z czego spadać. No. Na koniec szybkie pytanie. To nie lepiej po prostu dokapitalizować superfundusz europejski niż rynki finansowe? Wie pan, jest jeszcze lepszy pomysł. W Japonii, I to. W Japonii on powstał, bo też jak to drukowanie tak sobie średnio zaczęło działać, to zaczęli kombinować, co by to zrobić i stwierdzili, nie, tam... I to poważni podobno ludzie. No, ja to czytałem. Podobno poważni. Więc nie. To może lepiej nie dawać tych pieniędzy bankom, tylko po prostu panu Łukaszowi, panu Piotrowi na rachunek wpłacić. I już. Przyjmę każdą ilość. Prawda? Ja też. Jeszcze jedno pytanie na koniec. W przyszłym tygodniu na pewno to będzie temat, może jeden Fed, z... tak. Nie tyle co Fed, raczej polski rynek. Pojawił się pomysł, aby zastąpić, przynajmniej mi się tak wydaje, zastąpić OFE pracowniczymi programami emerytalnymi. Zastąpić to nie wierzę w to. Uzupełnić. Trzeci filar. Tak, bo byłem na takiej dyskusji, debacie u pana prezydenta w zeszłym tygodniu. Tak, to zeszłego tygodnia. Czy nie, w tym tygodniu, czy w zeszłym? W zeszłym tygodniu najpierw. Nie, w tym tygodniu. A może na początku tygodnia. W tym tygodniu. Tak. I tam się dużo mówiło na temat właśnie i pracowniczych programów, i IKE, i IKZE. Trzeba coś wymyślić, żeby ludzie, nie ci zamożniejsi, bo ci zamożniejsi sobie dadzą radę, prawda? Albo będą rzeczywiście gdzieś wpłacali, a najlepiej to będą... Miałem dyskusję z takim panem biznesmenem w jednej z telewizji, gdzie on zarabia 5 milionów złotych rocznie i się chwali, że płaci 200 złotych na ZUS. No, na przykład. On sobie da radę, prawda? Rolnik. Nie, rolnik. Nie, rolnik by nie zapłacił na ZUS, przepraszam. Po audycji panu powiem. Tak. No, w każdym razie to on sobie da radę bez pracowniczych programów. Problem jest taki, jak spowodować, żeby ludzie, którzy nie mają oszczędności, którzy żyją w stosunkowej, niezamożnej
żeby nie powiedzieć biednej rodzinach, żeby oni mieli godziwe emerytury. No bo tutaj, tu jest prawdziwy problem, bo ci średniacy i wyżej, no to mogą coś tam odkładać, prawda? Ci bogaci to sobie przede wszystkim zapewnią. Mogą uciec od odkładania. No, mogą kupić nieruchomość bez kredytu we frankach. No na przykład, Ale co zrobić z tymi, którzy nie mają z czego odkładać, którzy będą mieli głodowe emerytury, bo tak też może być. No i na to nie ma na razie odpowiedzi. Trzeba coś wymyślić. No, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dowiemy się czegoś z raportu Deloitte. Dziękuję Państwu za uwagę. Gościem w studiu był Pan Piotr Kuczyński. Ja dziękuję za rozmowę i zapraszam za tydzień.